Myślę, że warto podkreślić tutaj dwa aspekty. Po pierwsze, zapraszamy studentów do uczestnictwa w takim modelowym procesie partycypacyjnego kształtowania przestrzeni. Studenci odpowiadają na potrzebę zasygnalizowaną przez mieszkańców, włączają się w realizację ich projektu. Jest to przystanek rowerowy, zielony skwerek nazywany przez mieszkańców takiej małej miejscowości na Kaszubach Piotrowo, nazywany przez nich przystanią. No a potem razem z mieszkańcami Piotrowa będą realizować ten urządzenie zieleni, będą sadzić drzewa, krzewy i bylinę, a później mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mieli szansę na dopieszczanie tego ogrodu pokazowego i w ten sposób stworzymy coś w rodzaju laboratorium ogrodów społecznych, tak można by to jakoś nazwać. Oczywiście jest to cel edukacyjny i tutaj muszę zwrócić uwagę na taki element wzrostu świadomości ekologicznej i zagrożeń klimatycznych i ogromnej roli architektów i urbanistów w kształtowaniu odpornych i adaptowalnych do zmian klimatu środowisk. W tej adaptowalności i odporności środowiska największą rolę, czy dużą rolę odgrywa zieleń i dlatego chcielibyśmy dostarczyć studentom wiedzy w tym zakresie. Chcemy, żeby umieli rozpoznawać, zapoznali się ze zbiorowiskami i gatunkami roślin rodzimych, żeby poznali, jak rośliny były wykorzystywane w obrzędowości ludowej, jak były wykorzystywane w tradycyjnym budownictwie ludowym i jak dzisiaj można to tworzywo roślinne wykorzystywać w architekturze proekologicznej. Wydaje mi się, że taką bolączką współczesności jest głębokie zanurzenie w świecie wirtualnym i zapośredniczanie doświadczeń przez ekran komputera i smartfona, a my chcielibyśmy studentów zanurzyć w świecie rzeczywistym, żeby mogli doświadczyć bezpośrednio krajobrazu, żeby mogli rozwijać swoje kompetencje społeczne i komunikacyjne i swoją wrażliwość estetyczną.